chyba za dużo się nie zmieniło. No już jednak jestem tą typiarą, co ma pamięć do złych słów. Ale muszę się sobie przyjrzeć, czy rzeczywiście takie reakcje są. Myślę, że bardziej mąż się cieszy niż ja. Nasze ciała w unisono, niepotrzebny nam metronom. Takie poczucie, że nie jesteś sam na tym świecie i że tobie się tylko tak krzywda nie dzieje, nie? Muszę jakoś sobie z tym radzić. Staram się też nie zabierać za dużo tego gruzu dla siebie, nie? Bo sporo mam swojego. To jest taki też właśnie mój skok na bombę, bo ja już trochę skoczyłam i szukam też kolejnych tych skoków. Może przyjdzie taki moment, że ja tę bzdurę powiem i też będzie fajnie. Rok po premierze debiutanckiej płyty powraca i bardzo się cieszę, że mogę ją zaprosić do tak wspaniałego miejsca, bo uważam, że to, co zrobiła przez ten rok, jest właśnie tak wyjątkowe, jak to, gdzie tutaj jesteśmy. Na południu bez zmian. I ona. Daria ze Śląska. Dzień dobry, cześć. Starałem się zrobić to jak najdelikatniej, żebyś się nie zaczerwieniła. Bardzo dziękuję, doceniam. No, ale ja powiem ci, że też doceniam to, co się wydarzyło i pamiętam właśnie, wspominaliśmy chwilę o tym, jak było rok temu. Spotkaliśmy się u mnie w domu, dzisiaj spotykamy się tutaj i... Zmieniłeś dom po prostu. Zmieniłem dom nagrań, music gościa, ale bardzo się cieszę z tego, co się wydarzyło u ciebie i wiesz, że kibicuję ci od samego początku. I idę gdzieś tam i przyglądam się temu, co się dzieje i to, co się wydarzyło przez ten rok. I to, jak dzisiaj trzymam twoją drugą płytę, gdzie ta druga płyta zawsze jest takim trochę sprawdzianem tego, co dalej. To wszystko się udało i naprawdę tak rokujesz na tym polskim rynku muzycznym i tak dużo słyszę dobrego Darii ze Śląska. I wtedy ja się czerwienieję i myślę sobie, kurde, że zawsze wiedziałem, że to będzie wyjątkowa artystka na polskiej scenie muzycznej. Dziękuję, bardzo mi miło, ale bardzo ciężko znoszę komplementy, więc ta mina po prostu o tym świadczy. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. To ta mina była też idealna, jak otrzymałaś Fryderyka, bo nagle Daria ze Śląska i Daria wchodzi i ma taką minę na zasadzie... Serio? Czy ktoś się pomylił? Czy ktoś się pomylił? Tak. No mniej właśnie. Więcej tak było, tak. Ale uczysz się tego, żeby te komplementy przyjmować? Nie uczę się, raczej testuję po prostu. Mhm. Jak co jakiś czas ktoś mi dozuje, to jakoś staram się to wrzucić w ciało i rozpuścić. Mhm. No, nie wiem, może mi się kiedyś uda. Okej. Okay. No, to myślę, że to jest trudność. To zawsze jest trudne, jak ktoś mówi coś miłego i zawsze się to jakoś... Złego też, wiadomo, ale... No właśnie, bo jak jest złe, to się bardziej reaguje, nie? Tak. Jak się pojawia jakiś komentarz taki straszny, to już potrafi przybić. No w sumie tak, bo jakoś tak z komplementami ja przynajmniej mam, że ciężko mi się poczuć, gdzie się podziać, nie? Coś, jak to po prostu rozłożyć, gdzie to w ciele dać. Myślę, że chyba najlepiej powiedzieć po prostu dziękuję i też tak powiedziałam na Fryderykach. Mhm. No myślę, że tak, to słowo pokazuje wszystko. No bo naprawdę dziękuję. Mhm. I powiedz mi, bo twoja najnowsza płyta nazywa się Na południu bez zmian i tak naprawdę o tych zmianach, już wspomniałem o tym, co się wydarzyło, ale jak ty oceniasz te zmiany? Co dla ciebie takiego się zmieniło przez ten rok, kiedy spotkaliśmy się, kiedy przyszłaś do mnie do domu, nagraliśmy nasz wywiad, dzisiaj się spotykamy. Powiedz mi, co dla ciebie najbardziej się zmieniło? No na pewno jest dużo więcej zajętości tych koncertowych i przez cały rok myślę, że sporo nabierałam też doświadczenia, jakiegoś takiego obycia na scenie, radości, zgrania z kolegami. Pewnie byłeś na moim koncercie rok temu i może teraz byłeś też niedawno, więc byłem, może oczywiście. Jesteś w stanie dostrzec te zmiany. Ja je dostrzegam tak gdzieś tam sama po sobie. Na pewno jest trochę więcej zmęczenia też i zaangażowania tego czasu. Ciągle w rozjazdach, raczej rzadko w domu. Jeśli chodzi o pracę nad tą drugą płytą, to już część tej płyty miałam przygotowaną przy okazji tej pierwszej. Mhm. Natomiast po drodze udało mi się wymyślić jeszcze inne rzeczy i zaangażować kolegów, o których pewno będziesz mnie pytał za chwilę, więc cieszę się. Także jest trochę zmęczu, a dużo radości i nowych emocji i w ogóle sporo nowości. Mhm. A zostawiłaś już pracę za biurkiem? Zostawiłam, tak, w tamtym roku w czerwcu. Okay. Więc chyba rok, tak, już mamy rok. Okej, czyli to już rok, czyli zdarzyło się przyzwyczaić. Strasznie szybko, kurczę, Blaszka, rzeczywiście teraz mówisz o tym roku jednym i to też jest rok bez pracy, gdzie pracowałam w sumie na etatach od 16 roku życia, cały czas coś. No właśnie, no. Bo pamiętam, jak mówiłaś o tym, że od rana do 15 praca, a po 15 wracasz do domu i zajmujesz się muzyką. No tak. I pewnie pogodzenie tego już dzisiaj byłoby trudne, kiedy już są zaproszenia na wywiady, jakieś występy, koncerty, festiwale.
To prawda, bo to też jest element pracy związanej z projektem Daria ze Śląska i z tym, że rzeczywiście skupiam się na tym, żeby spotykać się, rozmawiać o tej płycie i po prostu rozumiem, że jest to po prostu wpisane, nie? W ten model. No właśnie, bo przez rok, użyję tego słowa, chociaż w ogóle nie chciałbym, żebyś, wiem, że też tego negatywnie nie odbierzesz, ale z randomowej dziewczyny stałaś się taką artystką, która jest, z którą liczy się branża, z którą liczą się artyści, która ma świetne wyniki, słuchalności, ma już rzesze fanów. Jak widziałem właśnie twój koncert w niebie, byłem tam, to przecież był sold out, był pełen klub, a to był koncert premierowy. Więc to też jest wspaniałe, że taka droga w tak krótkim czasie. Że już z tego minimum do takiego już prawie maksimum, nie? Cieszę się. Pewnie ty widzisz to lepiej i może jaśniej z perspektywy. Mm-hmm. Ja trochę siedzę w tym i ciężko mi dostrzec, więc jak ktoś mówi, bądź słyszę albo czytam gdzieś jakieś podsumowanie, albo ktoś do mnie napisze, no to chyba bardziej to doceniam właściwie, że rzeczywiście to jest tak. A jak się jest w tak zwanym epicentrum, to robisz rzeczy i za chwilę się zastanawiasz, bo tutaj jechałam z moim kolegą Krzyśkiem, i też rozmawialiśmy w zasadzie o tej płycie i już miałam takie, że już mam jakieś nowe piosenki i fajnie by było coś zrobić, a jeszcze trwa promocja tego albumu, więc trochę zastanawiam się, czy jestem taką smutną typiarą, jak ja to mówię, osobie neurotyczną, czy jakoś taką pracoholiczką. Ciężko mi powiedzieć, ale chyba Kękę też ostatnio w jakimś wywiadzie opowiadał, że jak zrobi płytę, to ma poczucie jakiejś takiej pustki, nie? Że jak się jest w procesie, to jest ekstra, a jak się kończy, to ma takie poczucie takiej nerwowości i że fajnie by było coś znowu robić. Mhm. A ja tak też trochę mam, bo jak właśnie robię koncerty, piosenka premiera i są przygotowania przez cały miesiąc do koncertu, tak. Młodzi artyści występują, jestem na scenie, trwa koncert, zapowiadam ich, słucham muzyki i jak już jest ostatni artysta, to mam takie poczucie, że nie chciałbym schodzić już z tej sceny, chciałbym tam zostać, zróbmy kolejny koncert. No tak, no bo tak jakby osoby, które przychodzą na ten koncert, widzą tą godzinę, nie? Tą godzinę jakby trwania tego wszystkiego, a te wszystkie przygotowania, które trwały miesiącami, no to tylko ty o tym wiesz, nie? To nie, to u mnie są nawet 3,5 godziny tego koncertu. No to widzisz, nawet 3,5 godziny, wiesz, oczywiście, tak. To już jest długi program, ale faktycznie dzień po koncercie mam takie poczucie, że niech ten koncert się zdarzy znowu, chcę więcej. No bo są takie emocje, które gdzieś tam sięgają tego zenitu, a później jest odcinka, nie? Więc i tego nie ma, i jest poczucie braku, nie? Więc ja rozumiem, że pracujesz nad trzecią płytą. Tak, już coś tam zarysy są. Na razie sobie stwarzam też przestrzeń do tego, żeby w ogóle zobaczyć, co ja tam nazbierałam w tym moim notatniczku, bo ja zbieram tych różnych wypowiedzi i swoich myśli trochę. No i nacieszyć się. Nacieszyć się, ojejku, tak. Ale też jest to fajne, że masz już za sobą, w zeszłym roku, pamiętam, Letnie Brzmienia, występowałeś chyba w pierwszym dniu festiwalu o godzinie 16. Oczywiście, że to tak. Już masz to za sobą, już nikt cię nie wsadzi na godzinę 16. Myślę, że ja też rozpoczynam niektóre też festiwale jakoś tak całkiem wcześnie, więc będę się opalać w słońcu na scenie. Ale mam świadomość, że to po prostu tak wygląda. Jeszcze ten mój zasięg nie jest jakiś wielki, spektakularny i każdy ma swoje miejsce w szeregu. No właśnie, ale pamiętam godzina 16, początek festiwalu, pamiętam, grasz super album, jest gorąco, świeci słońce, a ty tam po prostu śpiewasz swoje smutne piosenki, kilka osób pod sceną. Tak. Ale właśnie, no dlatego mam nadzieję, że jak już będą festiwale, to już po prostu będzie godzina taka, która będzie adekwatna do tego, jak ludzie mogą po prostu ciebie posłuchać, bo uważam, że po to są te festiwale, żeby nie promować tych, którzy po prostu mają już pełne sale, grają stadiony i tak dalej, a dawać właśnie szansę zostać usłyszanym takim artystą jak ty, bo to jest ten moment. Dobrze, idziemy dalej, ale jeszcze, bo trochę chciałbym o tych zmianach porozmawiać, bo to też jest cecha, która uważam, że się zmieniła, czyli twój imidż. Oj, słucham cię, ja się bardzo dowiem jak czegoś ty o sobie. Jak ty się zmieniłaś imidżowo? Pamiętam Darię, która przyszła do mnie na wywiad, pamiętam Darię z pierwszych koncertów, a teraz widzę Darię przed sobą. Widziałem Darię w klubie Niebo z warkoczem, z super strojem, że w ogóle ten imidż już wchodzi i jakby ta płyta też zwiastuje erę tej twojej przemiany, jak ty się dzisiaj prezentujesz, jak ty dzisiaj wyglądasz po prostu jak artystka z charakterem, dopasowaną do swojej muzyki, do swojego gatunku, stylu. I to też jest fajne, że o tym myślisz, czy myślicie? Ja mam tak, że ja bardziej szukam i staram się trochę dobierać
takie dziwne połączenia, typu staram się łączyć elegancję z takim z luiskim stylem, mm-hmm. czyli właśnie jakby jakaś czapeczka albo zwykła bluzka, ale z kolei garniturowe spodnie, tak jak mam dzisiaj. No. I to też trochę przenoszę na tą scenę i bardzo bym chciała, żeby to nie było jednak przebranie, a jak najbliżej mojego ubrania takiego okay. codziennego i czym się czuję najlepiej. A to, że ja takie po prostu na co dzień połączenia dziwne noszę, no to po prostu tak mam. Mm-hmm. Możliwe, że przy tej pierwszej płycie, chociaż pamiętam, że chodziłam w lateksowych spodniach, więc to było też, wiesz, i nawet przy pierwszych koncertach, nie? I wiesz, w lateksowych spodniach czarnych i w bluzie z kapturem, więc ja mam takie odpały i no możliwe, że rzeczywiście na przykład w niebie miałam dużo we włosach wplecionych agrafek i jakichś takich dziwnych rzeczy, dokładnie, tak, no. Ale miałam też takie szerokie spodnie, aladynki i jakieś prześwitujące bluzki. Tak, trochę luźsko, trochę zawsze raczej w spodniach, raczej żeby było wygodnie, ale momentami kobieco, no to chyba jest trochę ja. Ale właśnie to też się wpisuje, tak jak wspomniałem, w ten charakter tej płyty, bo ona jakby tutaj trochę nawiązuje do tej kultury hip-hopu i też tam dużo się pojawia, więc jak zobaczyłem ciebie już w tym nowym imidżu, pomyślałem, że to już... Że przeszło na mnie. Że przeszło, ale właśnie super. Właśnie super, cieszę się. Dobrze, że mówisz o tym, że to jest jakby spójne z tobą, że to nie jest, nie wszedł stylista i powiedział, ubierz to, mam przygotowane ciuchy dla ciebie na wieszakę na konkretne dni i kolejne występy, tylko że ty jakby nie... Bardzo dobrze, że świadomie nie pozwala, żeby ktoś z tobą sterował, żebyś nie stała się produktem z czasem. Jeśli nie? chodzi o stylistów, to takie rzeczy się zdarzają, też nie możemy tutaj czarować, że wiesz, są normalnie sesje, ja tu otwarcie mówię, są sesje zdjęciowe i ludzie przynoszą propozycje, nie? Ale tak by ode mnie zależy, którą ja z tych propozycji wybiorę, którą uznam, że akurat tu już jest tłumacz, a tu jeszcze bym to ubiorę i to sobie zostawiam i niektóre te rzeczy z tych sesji po prostu kupuję i biorę dla siebie. Okej. Okay. Era peruki zakończona, czy? No, wiesz co, na bisach, chociaż na tym ostatnim koncercie już na bisie jej nie było. Kto wie, ja wiesz, miałam tych peruek trochę i w dziewczynie z tatuażem i w Gambino. Zobaczymy, co mnie czeka. Mhm. Czyli to była taka twoja maska, ta peruka? Myślę, że takie, tak, trochę... To też wyszło bardzo naturalnie. Chyba też gadaliśmy o tym przy pierwszym wywiadzie naszym, że ktoś po prostu wziął to na sesję i mi się mówi, dobra, zobacz, jak to będzie wyglądać na zdjęciach. I nam się to po prostu spodobało i zostało, nie? Mm-hmm. Raczej nie w tą stronę, że akurat, a zróbmy perukę i zobaczymy, co z tego będzie. Mm-hmm. Taki efekt uboczny. A powiedz mi właśnie o Fryderykach, bo otrzymałeś dwa Fryderyki. Jeden za debiut roku, jeden za album roku Indie Pop. I czy otrzymanie takich Fryderyków, pomimo tego, że powiedziałaś dziękuję i jakby cieszysz się z tego, czy otrzymanie takich Fryderyków zmienia myślenie w tobie o sobie jako artystce? Mhm. Czy to spowodowało, że pomyślałaś jakoś inaczej o sobie? No to jest pytanie takie dotyczące też poczucia własnej wartości, myślę. Chyba za dużo się nie zmieniło. No już jednak jestem tą typiarą, co ma pamięć do złych słów i raczej jak się dzieją przyjemne rzeczy, to... To fajnie, ale ja już, wiesz, mam klimat, patrzę w przyszłość i co by tu jeszcze zrobić. To też chyba odzwierciedla to te nasze pierwsze dwie minuty rozmowy, przyjmowanie komplementów. Mhm. Fajnie, cieszę się, ale no nie wiem. Jest to miłe, zawsze sympatyczne, ale... Tak jak właśnie z przyjęciem tego komplementu, ja przyjęłam tą nagrodę i na początku miałam taki rodzaj wyparcia, że może to nie jest dla mnie ta nagroda, ale oczywiście później mówię, no jak to? Ktoś skoro uznał, że jest okej, okay, to ja się z tym nie będę bić. A w domu trzymasz Fryderyki? Trzymam, tak, są. Klasycznie pod telewizorem. Okej. Okay. I śmiało patrzysz na nie? Jak coś oglądasz, jak przychodzisz na co dzień? Czy pytasz mnie o to, czy po prostu się im przyglądam i się cieszę? Nie, czy po prostu przypadkiem zerkiesz na nie i jakby uśmiechniesz I się mam, albo... I mam refleksję jakąś. Na przykład, cokolwiek. Oj, wszyscy nie zauważyłam. Bo ja wiesz, nie mam w domu Fryderyka, więc nie wiem, jak to jest. Ale muszę się sobie przyjrzeć, czy rzeczywiście takie reakcje są. Myślę, że bardziej mąż się cieszy, niż okay. Nie, no po prostu bardzo mnie wspiera, albo jak przyjeżdżają do mnie znajomi, no to gdzieś to widzą i się cieszą. Mhm. Albo rodzina, o,
rodzina też. Podnoszą. No, to takie ciężkie, właśnie, no takie ciężkie. Okej. Okay. Życzę ci tych Fryderyków jeszcze więcej, żeby po prostu będziesz musiała telewizor z domu wynieść, żeby o, telewizor to już dawno powinien być wyniesiony, tak szczerze powiedziawszy, ten telewizor to telewizja dawno już u mnie nie uświadczysz, natomiast no, są te wszystkie streamingi, to też wciąga no, czasami. No właśnie, no, chociaż... zobaczyć swój teledysk na dużym telewizorze. Tak, w kinie, albo zobaczyć go na... Ta, właśnie, tu by było no, super, ale no, by było chyba nie mamy takiego formatu. No tak, trzeba to przygotować. Trzeba by przygotować. A powiedz mi jeszcze, jakby cały czas chcę podkreślać to, co się wydarzyło jako taką wielką rzecz, która wydarzyła się w życiu Darii po prostu przez ten rok. Te koncerty, trasy koncertowe. No i ta rzeczywistość, w której się musiałaś odnaleźć, jakby nie patrzeć. W tej, która zaczynają cię ludzie przyglądać. Kim jest Daria ze Śląska? Pamiętam też twój występ w wywiad u Kuby Wojewódzkiego. I pamiętam, jak w Google nagle, jak wpisałem Daria ze Śląska, było dużo komunikatów, kim jest Daria ze Śląska. Od razu gdzieś ta telewizja no, jako medium ma tą taką siłę sprawczą, że wybija. I zauważyłem, że bardzo dużo zaczęło się dziać wokół ciebie poprzez jeden wywiad. Potem zdarzyły się Fryderyki i było kim jest Daria ze Śląska, takie nagłówki. No i właśnie ten moment, ta rzeczywistość, że zderzasz się i ludzie chcą wiedzieć więcej o tobie, chcą wiedzieć o twojej prywatności. I jak ty się w tym odnalazłaś? Że tak jak wczoraj zadałem pytanie u siebie w stories na Instagramie, napisałem, że Daria ze Śląska będzie moją gościnią. I otrzymałem pytania takie stricte o muzyce, ale dostałem pytania stricte o twoim życiu prywatnym. I właśnie, i czy to się pojawia, czy to już się przenika i jak ty się odnajdujesz w tym? Kurczę, ja jestem strasznym dziadem, ja to będę zawsze cały czas o tym mówić, bo ja... Może z boku to tak wygląda i bez kokieterii, ja po prostu głównie siedzę na koncertach, wracam do domu, jestem z moimi bliskimi, nie bywam w różnych miejscach, może mnie nie zapraszają, kto wie, to też jest jakiś temat. I a poszłabyś? No teraz na przykład jak są moi bliscy znajomi, którzy mają koncert i się odbywa on w najbliższy piątek, to się pojawię. U Damiana Sikorskiego. Dostałam zaproszenie. A, tak, okay. Tak. I myślę, że no właśnie takie koncertowe sytuacje są super, no bo poznawanie też, w ogóle oglądanie cudzych koncertów jest zawsze jakąś nauką, coś się można to wynieść. Ale wracając do pytania, no nie, przypomnij mi, bo ja oczywiście już poruszam dygresję. O tym, jak ty się odnajdujesz? Jak ja się odnajduję? Tak. Chyba nie doświadczam tego aż tak bardzo. I też nie wchodzę w Google i nie sprawdzam sobie, czy to się jakoś, nie wiem, wybija. Więc ja tylko doświadczam takiego mojego rozpoznania, że ja czasami może gdzieś jak jestem w jakimś mieście, ale to rzadko, po prostu na koncertach i po koncertach, bo ja wychodzę po koncertach i sobie rozmawiamy i wtedy i też tu bez jakiegoś owijania w bawełnę jest dużo dobrych słów i dużo jakiejś takiej dobrej energii i wzruszeń i fajnych rozmów i czasami trudnych, bo ludzie zostawiają jakieś swoje ważne przeżycia. Ja to sam muszę jakoś sobie z tym radzić, staram się też nie zabierać za dużo tego gruzu dla siebie, nie? Bo sporo mam swojego. Jasne. A czytasz komentarze w internecie? Zdarza mi się, że coś przeczytam, ale to są jakby takie jakby powiadomienia z mojego posta, którego na przykład udostępnię. Okay. Czyli prywatne pytania, jeżeli są, to starasz się na nie nie odpowiadać. Jakie są? Prywatne, o prywatne życie. A, o prywatne to w ogóle nie. W ogóle. To nie, czyli jakby to, nie, to nie. Całkowicie jest twoja... A czy się wiesz... Zamykasz to? Jakby ktoś pyta na przykład o moją płytę i widzi, i słychać to, że to są opowieści, które są moją relację aktualną. I z moimi bliskimi, przyjaciółmi, obserwacje moich ludzi, którzy ze mną pracują, ale raczej relacyjny jest to album, więc no tak. O moim po prostu mężu i jakichś moich relacjach, moich przeżyciach, obserwacjach też z przeszłości, moich relacji. No właśnie, teraz jakby to jest ta kwintesencja tego, dlaczego się dzisiaj spotykamy, właśnie ten album, Na południu bez zmian, o tej zmianie, bo kiedy wziąłem ten album nie tylko dlatego, żeby zdobyć zaległy podpis, tak ale jest. Po to, żeby mieć te dwa albumy, żeby pokazać, że one są już dwa i jest ten ciemny i ten jasny. I ta ciemna strona w tym albumie też pod względem opowieści, historii, a ta jasna tutaj, która się pojawia. Ten album ma w sobie bardzo dużo nadziei i bardzo dużo optymizmu. I z tej płyty to po prostu bije. Jeśli ktoś słuchał tej płyty i zakochał się w tych smutnych dźwiękach, pokochał tę Darię, oczywiście tu ją też znajdzie. Ale to jest taki trochę przeskok z tego, że było ciemno, jest jaśniej. Jest jaśniej, dobrze, że tą gradację użyłeś. Nie jest jasno, jest jaśniej. Tak, jest jaśniej, bo pojawia się bardzo dużo takich
na przykład piosenek o miłości, które opowiadają o tej pierwszej miłości, o tej wyjątkowej miłości, o piosenkę chociażby nawet Unisono, która jakby zachwyciłem się tym numerem i też tym połączeniem. Ty i młody, on jak rapuje, jak ma ten początek, zaczyna piosenkę, a później jest twój refren i bardzo lubię fragment, kiedy śpiewasz, że niepotrzebna mi już zawsze jest wow i nie muszę nosić mini. To jest też bardzo fajne. No i właśnie, i ta jaśniejsza strona tego albumu. Powiedziałeś o tym, że to jest to, co się dzieje tu i teraz w twoim życiu. I czy jak słuchasz swojej muzyki, swoich piosenek, bo powiedziałeś, że rok temu już ten album, gdzieś zacząłeś pracę nad nim, czy kiedy słuchasz tej płyty, która już się ukazała, ludzie mogą jej posłuchać, czy ty widzisz, dostrzegasz w sobie jakieś zmiany i że ta płyta, która wychodzi i ty odnajdujesz tam inną Darię, o której nie miałaś wtedy świadomości, kiedy pisałaś te numery? Czyli post factum słuchając płyty. Tak. Staram się jak najmniej jej słuchać. Okay. To standard żart. Klasyka, po prostu staram się jak najmniej. Na pewno pracując, tu też nie mogę gadać bzdur do końca, no bo jednak cały czas jej słucham, przygotowując się koncertowo. Widzę rzeczywiście podsumowanie twoje, że jest to jaśniejsze, zgadzam się. Natomiast nadal jest to takie... Zresztą mówi też o tym wybór mojej piosenki na cover Szukaj Mnie. No właśnie. O tym, że ja po prostu cały czas mam wątpliwości. Mam wątpliwości, czy dobrze sobie radzę w relacjach, czy jestem wystarczająca w różnych aspektach. Czy czegoś nie spierdzielę po drodze. I wydaje mi się, że niektóre z tych numerów jest właśnie o tym, jak sobie nie radzę. Oraz o tym, że jest super, że jest taka druga osoba, która to widzi, która jest, to czasami się ze mną nie zgadza, ale mimo wszystko wspiera, nie? I pomimo tego, że jesteś już od wielu lat, już nie pamiętam, powiedziałaś chyba 4 czy 5 lat? Tak, jestem żoną od 5 lat. Od 5 lat. Za chwilę, tak. No właśnie, i pomimo tego, że jest już ten związek, żona, to już też tak brzmi niż, nie wiem, dziewczyna, chłopak. Tak, żona tak, już tak, też brzmi, wiesz, żoną, tak, no, jestem. Mocno, tak już no, relacyjnie duża hierarchia. No i właśnie, czy pomimo tego gdzieś to szukanie, to odkrywanie i to, co powiedziałaś, że zastanawiam się, czy jestem dobra, czy jestem w tym okej, okay. Czy to też się zdarza pomimo tego, że jesteś już w takim szczęśliwym związku małżeńskim, że też potrzebujesz szukać siebie? Oczywiście, no okay? Coś ty. Ja po prostu cały czas mam wrażenie, że czy jestem dobra, czy jestem wzajemna wystarczająco dobrze, nie? Czy też jestem wspierająca tak, jakbym chciała być. To moim zdaniem to ten numer też Pamięć do złych słów opowiada dokładnie o tym, że poza tym on powstał jako pierwszy gdzieś tam. I chyba to był pierwszy singiel. Tak, i jako pierwszy w ogóle na Daria ze Śląska. Więc to też wspominałeś, że praca trwała rok nad tą płytą, ale w zasadzie kilka lat, no bo to są numery, które po prostu czekały, bo nadal nie byłam zadowolona gdzieś tam z aranżacji, nie byliśmy gdzieś wspólnie albo coś tam, nie? Jakoś jeszcze nie była wersja dokończona. Więc to moje poczucie, że ja... ciągle się gdzieś tam zagłębiam albo zagrzebuję w tych gruzach i trudno jest mi tej jasnej strony znaleźć, to myślę, że to jest rzecz do przepracowania cały czas, nie? Okay. I nie jestem ani alfa i omegą w tym temacie i cały czas myślę, że jest co robić. To jak powiedziałeś o tym, czy szukasz, czy jesteś okej, pomyślałem o tym telewizorze, co wspomniałaś, że już telewizor dawno powinien dla ciebie wyjechać z domu, ale może jednak chce, więc tutaj rozumiem, tak, że to są też te poszukiwania. No, w wielu wątkach, tak. Okej. Okay. Muszę to przeczytać, bo jakby to będzie nawiązywało do tego, co powiedziałem, co powiem później też. Przytoczę fragment piosenki Pamięć do złych słów, Daria ze Śląska i Cortez. Cytuję. Za to mam pamięć do złych słów, do ciężkich spojrzeń, smutnych scen. Jak nikt potrafię szukać dziur, tam gdzie już dawno jest okej. Za to mam talent do złych słów, do przeglądania starych zdjęć. I ten utwór jest tym ukłonem do tego albumu pierwszego. To była. On pokazuje... Darię z tego albumu To była. I ta opowieść z pewnością zatrzymuje, bo jest w niej to, jak Cortez zaczyna na tym pianinie, są już te dźwięki, które wprowadzają w ten stan tego, że zatrzymujesz się, właśnie jest ten moment takiego refleksji. Tak, że on po prostu od razu wprowadza cię w ten stan, że wie, że musisz zwrócić uwagę na to, co będzie w tym tekście. I ten numer ma w sobie coś takiego i to sformułowanie, że mam talent do tego, żeby szukać dziur w wszystkim. I ja myślę, że to jest bardzo uniwersalny
utwór. Każdy może znaleźć siebie w tym, bo każdy ma ten talent do przysłowiowych szukania dziur, do tego, żeby pamiętać te złe słowa, że często, tak jak też było na początku, bardziej pamiętamy to, co ktoś złego powiedział, niż to, co powiedział dobrego. I czy to, właśnie zastanawiam się, czy ta uniwersalność tego tekstu, tego przekazu i dodatkowo ta muzyka, która wprowadza w ten stan zatrzymania, czy to przyczyniło się do tego, że ten utwór, ja mogę śmiało to nazwać, że osiągnął komercyjny sukces, bo zobaczyłem sobie na YouTubie, tam jest po prostu powyżej 1,5 miliona wyświetleń. Widziałem też na Spotify'u, że to jest po prostu utwór, który bardzo podbił się do góry w porównaniu do twojej twórczości. Czy to było, czy myślisz, że to mogło być tą sprawą? Nie chcę jakby tutaj podkreślać, że to za sprawą Corteza, tylko właśnie chcę pokazać, że ta uniwersalność tekstu, czy ty myślisz, że to mogło wpłynąć na to? Bardzo bym się cieszyła, gdyby tak było, bo też z taką szczerą intencją wróciłam do tej wersji, którą ja stworzyłam ją gdzieś tam kilka lat temu, na tym tylko pianinie w Mysłowicach, wiele lat, tam 4 lata temu. I wtedy ten tekst też powstał. On troszeczkę jeszcze ewoluował, natomiast było kilka wersji. Nawet była i wersja taneczna tego numeru, nawet była jakaś transowa, wiesz, naprawdę. Trudno sobie teraz to wyobrazić, ale były i nawet mi się bardzo podobały. Ale w końcu uznałam, że rzeczywiście bardzo bym chciała, żeby ta historia miała szansę wybrzmieć, a to jest chyba najbardziej możliwe, kiedy ta warstwa muzyczna jest na tyle jakby wycofana, że jesteśmy w stanie to usłyszeć, nie? I pomyślałam, że chyba najlepszą osobą, która gdzieś tam mnie wesprze w tym temacie do aranżowania tego właśnie będzie i Cortez, i Olek Świerkot. I razem wspólnie się spotkaliśmy w Jazz Boyu i po prostu kilka spotkań odbyliśmy i dokończyliśmy ten numer tak. Bo ja też mam taką myśl o tym, że w dobie tego, jak dzisiaj wyglądają utwory, jak się tworzy utwory, to ta uniwersalność, mam wrażenie, że jest coraz bardziej zapominana i tą uniwersalność podkreśliłem też przez to, że usłyszałem właśnie cover piosenki Szukaj Mnie, Edyta Geppert w oryginalnym wykonaniu. Sposób pisania piosenek w latach 80., w latach 90. był taki właśnie, że zwracało się uwagę na to, żeby ludzie mogli zwracać uwagę na to i przekładać numery na siebie. I chociażby nawet utwór, wspaniały utwór Zbigniewa Wodeckiego, Lubię wracać tam, gdzie byłem. To jest utwór, który pomimo tego, że masz, nie wiem, moja mama ma 60 lat, ja mam 30 lat i włączam to swojemu, nie wiem, bratankowi czy kolegom, którzy mają, nie wiem, po około 20 lat, czy 13 lat, to myślą o tym tekście. No bo też tak mają, nie? Bo to, że się lubię wracać tam, gdzie byłem, już jest no, piękną takim podsumowaniem tego jakiegoś uczucia i nostalgii i tego, co mamy w sobie i co nam się zdarza i super. No, no właśnie, ale tej uniwersalności trudno szukać, bo wiesz, czy dla ciebie, czy dla mnie, ludzi, którzy słuchają muzyki i jakby są gdzieś związani z tą muzyką, to utwór, kiedy słyszymy Zbigniew Wodecki, Lubię wracać tam, gdzie byłem, to od razu jest myśl. A dla kogoś takiego, kto, nie wiem, siedzi na TikToku, tego społeczeństwa, które gdzieś szuka tej muzyki i to wszystko jest takie tu i teraz, dostają na grę utwór, który nie w jakiś taki sposób oczywisty opowiada o miłości i tak dalej, tylko pokazuje nas, ludzi, do tego, jaką mamy skłonność do szukania tych przysłowiowych dziur, do tego, jak my jesteśmy trochę zepsuci tą przeszłością, ale nie ma nic w tym złego, bo ta przeszłość jest nierozłącznym elementem nas. No tak, tak. Ja bardziej myślałam, że trochę ten numer jest trochę, tak sobie myślę teraz z perspektywy, o tak i mojej akceptacji, że ja wiem, że mi się to za dużo nie zmieni. Chciałabym, żebym miała jakiś taki punkt zaczepienia, że te jasne rzeczy mają taki na mnie wpływ, że te rzeczy, które są gruzowe, zostają przysłonięte albo rozjaśnione, rozmydlone. To by było ekstra. Natomiast nie jestem aż tak naiwna. Wydaje mi się, że trochę już się znam, a znam się sporo. Że może być właśnie tak, że ta pamięć do tych słów jednak będzie doklejona, ale to trzeba też zaakceptować. No. Przejdźmy teraz do tego elementu miłosnego, bo powiedziałem o tym, że na płycie Na południu bez zmian pojawiają się utwory, które moim zdaniem, ja to tak odczytuję jako pierwszą miłość, nie wiem, czy to jest spowodowane tym, że w tym numerze zobaczyłem swoje emocje i myśląc o pierwszej miłości, bo chociaż to takie filmowe jest, że tej pierwszej miłości się nie zapomina. I chyba się trochę zapomina, ale bywa tak, że może ona zostać przypomniana. I zastanawiam się, słucham tego numeru bardzo często, przyznam szczerze. Obok Nory Jones i nowej płyty Vision, numer unisono. Cieszę się, że Nory Jones, bo uwielbiam. No, super. W ogóle super jest ten album, wyszedł w marcu. No i właśnie słucham tego numeru, przytoczę i zaraz będziemy o nim rozmawiać. Dobrze.
Bo chcę dzisiaj przytaczać twoje teksty, bo wiesz, że je bardzo lubię i uważam, że zasługują na uwagę. Kiedyś mam nadzieję, że będzie taki tomik Darii ze Śląska, wiersze wybrane. Dobrze. Unisono. Czytam. Nasze ciała w unisono, niepotrzebny nam metronom. Dogadują się. Jesteś moim Hanem Solo, a ja twoją Yoko Ono. I to wspomniane, zawsze jest wow i nie muszę mieć ubranej mini. Kiedy to czytam, to chcę to zaśpiewać. Daria, zróbmy to. Co cudno to. Tak, ja będę tak cicho. Żebym zaśpiewała? Ciało. Taki fragment. Czy nie chcesz? Nie, nie, dziękuję bardzo. Dziękuję. To, ja przeczytam i ja spróbuję lekko zaśpiewać. Nie, teraz się wstydzę, kiedy ty na mnie patrzy. Chociaż pod nosem, Daria. Sam to wywołałeś. Chociaż, Daria, pod nosem, proszę. Ale co byś chciał, żeby cię linię zagrać? Nasze ciała w unisono, niepotrzebny nam metronom. Zawsze dogadują się. Jesteś moim Hanem Solo, a ja twoją Yoko Ono. Dobra, tak. To zawsze jest wow i nie muszę mieć ubranej mini. Tak to jest. To pamiętam. No i właśnie, czy... Ja to tak odczułem, kiedy... Bo cały czas będę wracał do płyty Tu Była, bo utwory, jak Gambino chociażby nawet, który ta warstwa tekstowa, pomimo tego, że ta muzyczna była trochę taką, w cudzysłowie, ściemą, że jest imprezowo, ale ta warstwa... Tak, wcale nie jest wesoło, dokładnie. Ale ta warstwa liryczna jest jakby bardzo smutna. I będę wracał do tej smutnej Darii, bo dzisiaj też widzę bardziej uśmiechniętą Darię i tą jaśniejszą płytę. No i właśnie, ten powrót trochę do pierwszej miłości. Czy ta unisono piosenka to jest właśnie taka... Piosenka, która może to przywoływać. Czy dobrze się stało, że ja tak to odebrałem? To jak ty odebrałeś, to jest twój filtr i to jest ekstra. Mhm. Ja się cieszę. Natomiast intencją w ogóle właśnie taką pierwszą miłością, piosenką o pierwszej miłości, to była piosenka Projekcja z pierwszej płyty. Mhm. I o tym, jak ja widzę, jak ja sobie wyobrażam mojego męża, moją przyszłość, z perspektywy takiej nastoletniej, dorastającej dziewczynki. Mhm. Natomiast unisono to właśnie jest z perspektywy już takiej kobiety, która kuma, o co chodzi w relacjach i która kuma, o co chodzi w zbliżeniu, bo to jest w ogóle numer o zbliżeniu. Mhm. I chciałam zrobić to jak najbardziej, wiadomo, można pisać wprost o seksie, natomiast ja chciałam uniknąć tego słowa i chciałam zrobić to jak najłagodniej potrafię, żeby oddać to właściwie uczucie w tym wszystkim, nie? Mhm. To, że jak te osoby są dla siebie ważne i jak te wszystkie dodatki, które miewamy w postaci, nie wiem, make-upu, ubrania, pewności siebie, czegoś, co nakładamy i które są czasami pozorami, to w takim uczuciu i takim jakiejś prawdziwości są niepotrzebne i wiemy o sobie tak dużo, że nie musimy sobie tego jakby dawkować i robią na nas wrażenie po prostu to, że jesteśmy obok siebie, możemy leżeć i nic nie robić. Nie? Bardzo, bardzo ładnie to powiedziałaś. Kiedy powiedziałaś o tej perspektywie, to przypomniałem sobie właśnie przytoczone słowa i w głowie też myślę o tym, że nasze ciała w unisono i faktycznie ten element tego tutaj się pojawia. Ale z kolei właśnie jesteś moim Hanem Solo, ja twoją Yoko Ono. Dla mnie to jest właśnie coś takiego, że kiedy się zakochujemy i kiedy są te pierwsze, wiesz, motylki i tak dalej, to szukamy czegoś takiego. Tak, jesteś moim wszystkim wyobrażeniem takim, no nie? No właśnie, więc... Też pięknie, oczywiście. Tak, to jest... więc jakby ta piosenka ma w sobie bardzo dużo słońca, bardzo dużo takiego, może nie słońca, bardzo takiego uśmiechu do drugiej osoby. Bardzo ciepło jest, uważam, tak. Naprawdę, tak. I też w brzmieniu, bo tu za brzmienie też trzeba powiedzieć, odpowiada Mulatę i no i pierwotnie w ogóle to ja byłam zaproszona na ten numer przez młodego i jakoś tak zakończyło, że stwierdził młody, że jest mu ten numer jakoś do płyty akurat nie bardzo konieczny, że może się nią podzielić, a ja napisałam dość sporo jakby do tego numeru i stwierdziłam, że ekstra, jakbym miała właśnie coś takiego, nie? Oczywiście ten numer jeszcze dość długo... nie był dodany do tego pierwotnej listy tych numerów i ja się tak zastanawiałam, czy on w ogóle tu pasuje, czy nie pasuje, biorąc pod uwagę wszystkie inne numery, które mam, ale sobie przypomniałam, że mam coś takiego jak projekcja na pierwszej płycie i takie słoneczko w postaci unisona też super jakby się znalazło. Mhm. Ale właśnie też na premierowym koncercie zabrakło tego utworu w setliście. Tak, rzeczywiście. Powiedziałem twojemu menedżerowi, dlaczego nie było. Gdzie było unisono, ale to dobrze, bo to znaczy, że prędko muszę przyjść na twój koncert, ale musisz mi obiecać, że nie zabraknie tego numeru w setliście, bo ja po prostu marzę o tym, żeby usłyszeć go na żywo. Ja już, mieliśmy go w Pradze, tylko w Stodole rok temu i właśnie wtedy zaproszony był młody. Tak, i graliśmy go wtedy.
To był finał trasy. Tak, tak. Mhm. No i myśmy sobie po prostu już ten numer mieli, okay. żeśmy go troszeczkę przemycili, sprawdzić, co się dzieje. No a teraz już jest. Mhm. Ale odpowiedziałeś na moje pytanie, które jest w głowie. Mhm. Jak usłyszałem ten numer, kiedy wyszła płyta i kiedy go słyszałem, miałem wrażenie, że gdzieś go słyszałem. Już teraz wiem, gdzie. Okay, okay. Czyli tak, czyli to okay. się zdarzyło. Ale właśnie taka puenta do tego utworu, bo ostatnio oglądałem taki serial i tam usłyszałem bardzo fajne zdanie i sobie je zapamiętałem i trochę kojarzy mi się z tym numerem, że to szczęście mieć kogoś, dla kogo możemy być mili. Ładne bardzo. No w ogóle w serialach czasami naprawdę tak. wyskakują takie wersiki, nawet w takich bzdurnych programach, reality show, które mi też się zdarza mhm. oglądać, że ja sobie to zapisuję, więc to jest bardzo ładne, bardzo Daria, ładne. Jak nazywa się twój mąż? Grzegorz. Grzegorz, telewizor zostaje. Sam słyszę, że myślę, zostanie. Że ostatnią osobą, która lubi oglądać reality show, no ale niech będzie. Ale to nie ja zostaje, jestem. Bo wiesz, bo są seriale, widzisz, można takie seriale piękne są, rzeczy, tak, piękne rzeczy są, tak. wyłapać. Dobrze, to idziemy teraz dalej. Idziemy do utworu, który... na który zwrócę uwagę z dwóch względów. Po pierwsze, ten utwór promuje teraz płytę. Płyta się ukazała, wyszedł razem z nią, a druga to ta część, gdzie ten hip-hop i ta subkultura gdzieś mm-hmm. się po prostu pojawia. Skacz ze mną na bombę, bo o tym utworze mówię. Oczywiście gość, twój wspaniały Małpa, też się cieszę, że był na koncercie premierowym. Myślę, że to wspaniały wybór na gościa do płyty, która gdzieś właśnie zwiastuje tą twoją też myślę, że trochę przemianę gatunkową. I, a jakiś może taki nie przemianę. Skręt. Jakiś taki tak, skręt, jakiś tam skręt, fascynacja tak. to jest moja bardzo na pewno dobre na ten słowo. Temat. Skręt, tak. Skacz ze mną na bombę. Ja też o nim powiem, bo to też jest bardzo ważne, jeśli ktoś go nie słyszał, ale myślę, że tam trudno było go nie słyszeć, bo bardzo o nim było głośno w dzień premiery i po premierze, bo to jest utwór w stylu bondowskim. No dużo osób mi już to no, mówiło właśnie, ja, że jest ja to słyszę, myślę, że na żywo to też robi tak, lepsze wrażenie jeszcze. Tak, no. i w ogóle te takie niskie dźwięki są wspaniałe i w ogóle ja jak tego słuchałem, to po prostu wyobrażam sobie Jamesa Bonda w akcji na takim tak. slow-mo, nie? Trzeba to zrobić. Jak tam, a w teledysku pojawił się wspaniały aktor. Mieliśmy Michał... swojego Jamesa Bonda. No właśnie, w ogóle wspaniale, w ogóle ta jego mimika, jak on gra tam. To jest też, rzadko tak robię, chociaż raczej słucham muzyki w serwisie streamingowym, mm-hmm. potem jak pojawia się teledysk, to dopiero oglądam, a tutaj postawiłem na to, zobaczyłem zajawkę w social mediach o tym, co będzie w tym teledysku i od razu... Odliczanie do detonacji. Tak, i od razu, tak, dokładnie. I od razu zobaczyłem to z teledyskiem i uważam, że to jest jeden z tych numerów, który warto posłuchać, oglądając Super. Też teledysk. Super. Bo on wprowadza tą dramaturgię do tego tekstu. Do tej historii, do tak? Do tej historii. A jestem no. ciekawa twojej interpretacji tego tekstu, bo słyszałam kilka, czasami się różniły, ale różniły się między sobą, ale różniły się też od mojej intencji, więc jestem ciekawa, co ty o tym myślisz. Okay. Co, jak ty to czytasz? O, dobrze, to ja właśnie powiem, ale ja właśnie miałem do ciebie, jak ty z kolei a, to odbierasz. Widzisz. I zastanawiam się, kto będzie pierwszy, ale oczywiście znowu przytoczę, bo uważam, że ten album warto przytaczać pod względem warstwy tekstowej, bo zarówno pod względem muzycznym jest w ogóle tą, myślę, że bardziej jaśniejszą stroną niż tu była. Użyję tak, tego bardziej tak, nawet. Tak, tak. Nie do końca powiem już tak w takim stopniu najwyższym, mhm. ale te teksty, to jest w ogóle coś niezwykłego. Te teksty. Teksty na tej płycie. I każdy utwór, czy utwór numer dwa, co tam jak się co masz? Tam, no się właśnie, masz. To jest też w ogóle wspaniałe, jak ty też akcentujesz tam. Wiem, że Krzysiek bardzo lubi ten numer. Krzysiek jest naszą szarą eminencją tego wydarzenia. No, ja pamiętam, że jak ostatnio się spotkaliśmy, powiedziałem mu unisono, on mówi, co tam, jak się masz. Czyli rozmawiacie sobie moimi wersami. Tak, no, fajnie, więc fajnie. Właśnie to jest niesamowite w tym albumie te teksty. No właśnie, skacz ze mną na bombę. I cytuję. Krótko, bo uważam, że to jest coś mega mocnego. Skacz ze mną na bombę, bo jutro dorosnę. I życie nas dorwie i złapie za mordę. No właśnie. Wiesz co, jak ja to zinterpretowałem? Postaram się odpowiedzieć krótko, żeby dać tobie przestrzeń. Ja pomyślałem o tym, że o tej relacji w związku, o tym, że rzućmy się na tą głęboką wodę i mhm. po prostu zróbmy coś przełomowego, zróbmy mhm. coś takiego, co... Może z tego nic nie wyjdzie, ale jeśli to zrobimy w takim czymś, to po prostu może to być zajebiste. Tak to zrozumiałem, a później, przez to, że obejrzałem z teledyskiem, tutaj też jakby to zaznaczyłem na początku, ta scena, kiedy Michał skacze z dachu, no nie spodziewałem się, gdzie skoczy, mhm. nie chcę też spoilerować, no tak, jak ktoś tak, nie tak. widział.
to pomyślałem o dramatycznej części tego utworu. Mhm. O śmierci. Okej, okay, czyli tak jak reszta moich kolegów pomyślała, że... A to była interpretacja numer dwa. Interpretacja numer dwa. I właśnie... Wydaje mi się, że to dotyczy właściwie obejrzenia tego teledysku, no bo mhm. to jest dość dosłownie obrazowe i może się kojarzyć z po prostu skokiem z samobójcy. Natomiast ja opowiem, jaki jest ten mhm. skok. To jest skok do basenu. I dlaczego... No to coś moim zdaniem też intuicyjne no i proste skojarzenie, bo dla mnie skok na bombę i tak jak ja sobie wyobrażałam tę piosenkę, jak ją pisałam, to jest moje wspomnienie z dzieciństwa, kiedy jeździło się na wakacje albo było lato i mhm. do najbliższego jakiegoś takiego miejsca, gdzie były baseny, z całą ekipą jeździliśmy, te kanapki mama robiła, te, mhm. które później były tostami już, bo się było tak gorąco, że ser się z pomidorem skleił, dokładnie. Tak, wiesz, no. Nawet nie musiał być topiony, bo on się zrobił już topiony, okay. nie? I po prostu i to takie wspomnienie, że jest jakaś beztroska, że jest tak ekstra i że my skaczemy właśnie na bombę mm-hmm. i się niczym nie przejmujemy i jest totalny chill. To uczucie chciałam zatrzymać i ten skok Michała Żurawskiego do wody naszego głównego bohatera jest właśnie tym, że on ma dość może i fajne życie, może wszystko mm-hmm. się zgadza, ma super pracę i otacza się ładnymi, estetycznymi rzeczami, ale brakuje mu czegoś ponad. Czegoś, mm-hmm. co albo czegoś pamięta z dzieciństwa właśnie, albo czegoś, czego jeszcze nie doświadczył. No i jakby scenariuszowo zostało to tak wymyślone, że on skacze właśnie, wybiera sobie jeden dzień w roku, w którym robi coś tak naprawdę... Ktoś by pomyślał, że strasznego, no bo skacze z bloku, ale on skacze do wody, żeby sobie dać jakikolwiek zastrzyk energii. I on, nie wiem, czy zauważył, jak on wpadł do tej wody, on się po prostu cieszy. On się tak. na maksa cieszy, nie? Że on po prostu to skoczył i że coś fajnego, wyjątkowego, może nie wyjątkowego z perspektywy czyjeś mhm. się wydarzyło, ale dla niego ważnego. Tak, i Michał też ma super to, że on gra pięknie oczami. No tak, on w ogóle ma takie oczy, nawet tak. jakby nie musi zaczynać grać, to już masz coś takiego, tak, że ma takie... Tak, ale że jakby na początku tego teledysku, kiedy on tam jest w tym mieszkaniu, to te oczy są takie smutne. No tak. Kiedy właśnie skacze do tego basenu, i tam po prostu pojawia się na koniec, to w ogóle te oczy nagle zamieniają się właśnie to, co powiedziałaś, że on nagle odkrywa, że to coś wyjątkowego tak, się zdarzyło, że on potrzebuje takiego bodźca. Tak. I w sumie to jest niezłe. Ja też tak mam w życiu, w sensie, że no to jest to trochę temat mnie, nie? Że szukam czegoś takiego, nie wiem, prawdziwego, albo czegoś takiego nieuchwytnego z dzieciństwa, czegoś pięknego, co miałam... Ostatnio chyba ktoś mnie też w wywiadzie zapytał, że czego pragnę, za czym biegnęłam w dzieciństwie, no to właśnie chyba za jakimś takim radością, marzeniem. Wtedy te marzenia mhm. się za nim się biegło, a teraz trochę jestem w tym marzeniu moim, tym, żeby moją pracą, moją codziennością była muzyka. I teraz co jest kolejnym marzeniem, nie? Mhm. Co z tym zrobić, jak się w tym odnaleźć. I to jest taki też właśnie mój skok na bombę, bo ja już trochę skoczyłam i szukam też kolejnych tych skoków, nie? Okay. Jestem ciekawa, czy ja co będzie dalej. Czy jedzenia? Tak, ale w ogóle jak inaczej doświadczać tego życia, nie? No tak. Poza muzycznie nawet. Mm-hmm. Ale właśnie ten skok, o którym też wspomniałaś, że na początku rozmawialiśmy o tych zmianach, co się wydarzyło mm-hmm. i też ten wybór tego, jak miałeś taką pracę, pewnie usystematyzowane mm-hmm. życie, nagle właśnie stwierdziłeś, że wejdziesz w branżę muzyczną, chociaż pamiętam, że ty zawsze chciałaś tam po prostu być, że to ta tak muzyka już była... Tak, kroki były cały no czas. Właśnie. No wcześniej miałam też inny zespół, jakoś sama tak. próbowałam sił. To ten proces trochę trwał, ale no, w miarę zwiększenia się zainteresowania to rozumiem, że to po prostu siłą rzeczy się napędza, puchnie i ta kula śniegowa jest coraz większa. Tak, więc ten skok to też jest takie słowo, które też utożsamiałbym z twoją trochę karierą, to co się wydarzyło. No i właśnie ta druga część tego utworu, Skacz ze mną na bombę, o którą chciałem zapytać. Powiedzieliśmy, że to był skręt, ale możemy też powiedzieć, że to był skok trochę w stronę właśnie tego hip-hopu, tak że, jest, tak, że ty skok, gdzieś tam zaznaczyłaś to, że... Pamiętam też mówiłaś o tym, że ten hip-hop zawsze był tobie tak, bliski, że tak. jak zadałem tobie pytanie, czego słuchasz, to ty odpowiedziałaś głównie od razu. O raperach. Tak, głównie o raperach. Więc to też jest ten skok. No i właśnie na albumie, to już ten taki
pierwszy element, który pokazuje, że ten hip-hop gdzieś się, że ty się otworzyłaś na ten hip-hop, bardziej, żeby pokazać go w swojej muzyce, to Goście, Małpa, Młody, ale też to, jak twój sposób śpiewania w piosenkach. Często właśnie pojawiały się te melorecytacja, czy nawet w unisono, kiedy tam śpiewasz o wspomnianej już mini, to też jakby pojawił się już ten moment, że ty zaczęłaś podkreślać ten sposób wyrażania twoich emocji w piosenkach. No i właśnie zadałem pytanie, wspominałem już o tym wczoraj i dostałem oczywiście pytanie o tą stronę. Ja też tutaj mam do tego pytanie, ale zadałem pytanie Tomka, który napisał, czy zamierzasz jeszcze bardziej skręcić stronę hip-hopu? Pozdrawiamy Tomka. Oczywiście... Tomek profil całkiem muzycznie, więc też muzyczny. Pozdrawiamy chłopak. Tomka całkiem muzycznego. My też całkiem jesteśmy muzyczni. Całkiem. I tak, miałam takie myśli. W ogóle jeszcze nawet przed Darią ze Śląska miałam taki plan z moim kolegą z zespołu, żeby w ogóle zrobić rapową epkę. Mhm. I jestem otwarta i otaczam się ostatnio właściwie ludźmi, którzy są w tym świecie. Staram się korzystać trochę z ich talentu, uczyć się. Na przykład tutaj Czarny Hi-Fi, o którym też nie zdążyliśmy wspomnieć. Tak, nie wspomniałem, ale miałem zapisane. Jest współproducentem tego albumu. Mainstream z nim jest numer. Tak, razem z Żenią Szadzielą rozpoczęliśmy i z Agatą Trafalską pracę nad tym numerem. Natomiast na samym końcu zabrakło nam jakiegoś takiego elementu, żeby ten numer ruszył i żeby był jakiś, coś takiego brudnego w nim było, szczególnie w refrenie. I tutaj Agata Drafalska któregoś dnia zaprosiła Czarnego na mój koncert w Krakowie, no i tak został chłopak i jest z nami. Tak. Czy to już ten jest stały element? Na tę chwilę tak. Na chwilę tak, dobrze nam się pracuje i wydaje mi się, że no to też jest taki człowiek, tak jak mówiłam o Olku Świerkocie na pierwszej płycie, to też jest Olek Czarny Hi-Fi, który po prostu jest bardzo otwarty i słucha mnie, ja go słucham i to jakoś dobrze nam się po prostu współpracuje. No i też jakby ma za sobą bardzo dobry dorobek muzyczny. Nie, no jasne, Czarny, więc jasne, to jest tak. Też, no i właśnie w tym świecie, o którym rozmawiamy. Czyli, no właśnie, bo też jesteś w wytwórni, która myślę, że hip-hopem nie stoi. No bo hip-hopem nie stoi, dokładnie. Nie stoi, ale mimo wszystko. No, nie do końca. No właśnie, nie do końca, ale mimo wszystko jesteś, tak jak powiedziałeś, otaczasz się dobrymi ludźmi, którzy mogą ci powiedzieć. Ja przyznam szczerze, że ten trzeci album, jeżeli będzie hip-hopowy całkowicie, to myślę, że to będzie dopiero skok. Dopiero to będzie skok, tak. Ale to delikatnie wszystkim pokazuje, że jednak i zawsze mówię też o tym, bo przy pierwszej płycie, przy rozmowach różnych, czego ja słucham, to też nie jest tak, że wczoraj grałam country, a dzisiaj gram. No. Rap, chociaż gram, no, robię rap na przykład, nie? Zobaczymy, no, gdzie mnie poniesie. Mhm. Właśnie rozmawiałem, już wspomnę o tym drugi raz podczas tej naszej rozmowy, rozmawiałem z Zeusem i on właśnie powiedział, nagrał teraz 8 płytę i on powiedział, że... 8 płyta, matko. Tak, on powiedział, że on tego trochę nie może zrozumieć, on się na to cieszy, ale on wie, że on nie jest konsekwentny muzycznie, że każdy jego album był jakimś sposobem, nowym sposobem wyrażenia siebie. Oczywiście to dotykało ciągle hip-hopu, ale były różne strzały, które zahaczały inne gatunki muzyczne. I on zawsze zastanawiał się, jak to jest, że ci ludzie, którzy byli na początku, kiedy wydał pierwszy album, są z nim dzisiaj. I on powiedział naprawdę, że on nie może tego zrozumieć, bo on wie, że on nie daje z siebie czegoś takiego, że dostaje ktoś album i liczy na mocny hip-hop i on to dostaje. A on miał na przykład taki utwór Będziemy Dziećmi, który poszedł bardzo w stronę popową, pomimo tego, że pojawił się tam rap. A teraz wydał płytę Zeus Czas na mnie i to jest taki mocny rap, mocny hip-hop, w którym po prostu pokazuje, co przez 4 lata w nim się działo i pokazuje branżę muzyczną, pokazuje w ogóle hip-hop jak jego oczami. Bardzo długo myślałem o tym, co on powiedział i ja pomyślałem, że ta konsekwencja to jest coś, co na nas ludzie wymuszają, ale z drugiej strony... No jasne, że tak. A się nawet to jakiś rodzaj takich oczekiwań, a te oczekiwania są tak różne, ile jest głów. No właśnie. Niektórzy są dużo bardziej restrykcyjni w takim poczuciu i wizji artysty, że on musi tę konsekwencję zachować, bo świat się zawali. Natomiast ja za każdym razem też mówię i przywołuję tutaj też fragment rozmowy Mesa, że ktoś kiedyś go zapytał o to. Nie wiem, czy rozmawialiśmy już o tym przy pierwszej płycie, że mówił, że ktoś tam mu zarzuca, że kiedyś to był Mes, teraz to już nie jest Mes, że płyta jest taka śmaka i w ogóle nie podobna do pierwszej, czy tam którejś. No to mówi, no jest człowiekiem, zmienia się, przeżywa różne rzeczy, coś innego na nim robi wrażenie. I ja też tak mam i bardzo bym chciała się tego trzymać, żeby jednak po prostu pisać o tym, co mnie aktualnie interesuje, nie? Co mnie dotyka i co na mnie też robi wrażenie. I myślisz, że twój słuchacz, który był z tobą od płyty Tu Była,
zdziwił się lekko, jak dostał ten album? Spodziewam się, że ktoś mógł się zdziwić, ale to nie jest chyba rewolucja, raczej taka ewolucja. Okay, nie? No tak, no. Tak, tak. Bardzo pilnuję tej warstwy lirycznej i myślę, że to jest, jeżeli już jakieś takie spoiwo tych dwóch albumów, się pilnuje, no, żeby to było... Znaczy, wydaje mi się, że te teksty są cały czas na tyle moje, że to jest rzecz taka, która cały czas się powtarza, nie? W tych albumach i ciągnie i trzyma te albumy. Bo ja usłyszałem jedną recenzję, że jak ktoś usłyszał ten album, powiedział, że no, za mało smutny jak na Darię. Okej, okay, a to niektórzy, już ile razy było, Boże, jaka smutna typiara, nie? Okay. Boże, jaki smutny ten pierwszy, nie? No więc tak, po prostu każdy tak będzie mieć coś, nie? A powiedz mi, bo to już jest ten rok z twoją autorską muzyką, gdzie słuchacze mogą jej słuchać. Jak ty dzisiaj identyfikujesz swojego słuchacza? No ja, ciekawe pytanie. Trochę powiem to tak trochę mechanicznie, z tego powodu, że będzie z tym jakiś wniosek za tym idzie, z tego powodu, że jak sprawdzamy sobie jakieś takie statystyki, albo widzę na koncertach, kto przychodzi na moje koncerty, to zazwyczaj to są ludzie po 30, po 40 i chyba jest to właśnie taki odbiorca. Też zobaczyłam ludzi na ostatnim moim koncercie, raczej skupiony, raczej jakoś odnajdujący się w tych tekstach, chyba podobnej wrażliwości niż ja, jak ja. Zarówno i mężczyzna, i kobieta. Ciężko mi... Są też dzieci, przychodzą, ale raczej to są takie historie, że rodzice chyba im wrzucają te moje piosenki, słuchajcie. Są też ludzie, którzy tańczą przy Gambino. No, więc raczej... Wyszedłem z twojego koncertu zgrzany. To nie tylko dlatego, że w niebie było ciepło, tylko po prostu tańczę. Okay. Ludzie tam stali, myśleli, że przyszli na koncert, żeby po prostu postać, wiesz, pokontemplować, okay, porozmyślać, a tam w ogóle ja, wiesz... Taniec. No tak, no bo właśnie często na przykład... Ale ty też tańczyłaś, więc ja też tańczyłam, świetnie się bawiłam, naprawdę. I też ludzie, którzy przychodzą nie słysząc mnie w ogóle wcześniej w streamingach, gdziekolwiek, ale ja na przykład jestem na gościnnym występie z moim numerem Pamięć do złych słów u Corteza, gdzie ja tam praktycznie stoję, to jest numer taki trochę posągowy i ballada. I się dziwią, że w zasadzie no, to nie są tylko numery bardzo takie melancholijne, ale też aranżacje sprawiają, że nieraz można się, może kogoś ponieść. Ja też się cieszę z tego powodu, bo to trochę jestem też ja. To też było widać moim zdaniem na koncertach. Nie? Tak, tak, tak. I w ogóle aranżacja utworu Gambino była świetna i to no, w ogóle super. To rokowe zejście na koniec. No, super, to było takie w ogóle mocne ekstra. Ale właśnie odnośnie słuchacza, bo powiedziałaś o tym, o tej klasyfikacji, jeśli chodzi o wiek, o płeć, ale myślę, że to są ludzie zakochani, to są ludzie, którzy są mają jakąś niespełnioną miłość, to są ludzie, którzy przeszli jakieś trudne związki, na że pewno. Bardziej tak emocjonalnie. Znaczy, na pewno są to jakieś takie, taka postać właśnie albo poturbowana przez życie, tak jak ja, bo jednak w takim razie musi to gdzieś w nich się odbijać, albo no to też w tych rozmowach wychodzi po koncertach, nie? Okay. Że coś, albo są w jakimś trudnym momencie i te piosenki czasami ich leczą, tak mówią oczywiście, że coś im robią, albo idą na terapię w przypadku niektórych numerów. Wydaje mi się, że też w jakiś sposób te piosenki im pomagają przechodzić przez różne tematy. Mnie z kolei pomagają też te historie, bo to idzie w dwie strony, że jak na przykład ktoś ze mną rozmawia o tej mojej piosence, gdzie ja ją stworzyłam i trochę ją zostawiłam, mimo że to są moje jakby rzeczy, które mi się przytrafiły, to jak później ktoś do mnie przychodzi w odbiciu i widzę, że jemu też się coś takiego dzieje, to mi jest lepiej, a on słuchając tego widzi, że mnie się coś takiego przytrafiło, to też jest mu lepiej, więc to jest jakaś taka wzajemność. Nie? I to jest właśnie niesamowite w muzyce. No. To jest coś... to jest tylko uniwersalne, nie myślę, że tylko mnie dotyczy. Tak, ale to jest właśnie niesamowite ogólnie w muzyce, że też to powiedziałeś, że ty, jeżeli widzisz, że komuś to się zdarzyło, coś takiego, to tobie jest lepiej. Tak, oczywiście to jest też super. Konkluzja taka, że wiesz, tobie jest gorzej, to też jest trochę lepiej, że tobie też jest gorzej, nie? To tak średnio, natomiast takie poczucie, że nie jesteś sam na tym świecie i że tobie się tylko tak krzywda nie dzieje, nie? A myślisz, że kobiety inaczej reagują na twoje teksty niż mężczyźni?
Na pewno, pewnie w jakiś sposób inaczej, ale nieraz zdarzyło mi się, że to właśnie mężczyźni przychodzą i jakoś zostawiam te takie smutne historie i dziękują, albo są w jakiś sposób wdzięczni, albo że na przykład zrobili jakiś ruch w kierunku rozmowy, gdzie na przykład nie potrafili czegoś powiedzieć, nie? I że to ich w jakiś sposób otwiera. Mhm. Ja myślę, że w ogóle tak było też z twórczością Rojka, że ona po prostu otwierała... Po prostu, nie wiem, czy mogę to nazwać czakrami, gdzieś to usłyszałem. Otwierała po prostu coś, taką większą emocjonalność wśród właśnie mężczyzn. Ja to też zauważyłem wśród swoich kolegów. Nawet myślę, że Cortez też tak ma, nie? Tak, no właśnie, tak, tak. I to jest też fajne, że ta muzyka, i też zapytałaś o tą interpretację moją utworu, i właśnie uważam, że te interpretacje często zależą od tej wrażliwości emocjonalnej. I czasem uważam, że w niektórych przypadkach mężczyźni mają ją większą, a czasem po prostu kobiety, więc to jest po prostu takie wyrobione. Nie do złapania. Tak, tak, dokładnie. No i Daria, takie moje jeszcze do ciebie pytanie o tą scenę, bo powiedziałaś o tym, że już dużo na tej scenie spędzasz czasu. Ja też widzę na tej scenie też progres, bo coraz więcej mówisz, chociaż to jeszcze nie jest tyle. Ja sobie mówię śpiewając. Na zasadzie, proszę mnie zostawić. Uwaga, Daria wychodzi na scenę i mówi: dobry wieczór, jestem Daria ze Śląska. Dobrego wieczoru, to będzie mój koncert, czy coś takiego. No, Daria, dokładnie tak Daria, było. Czy scena cię stresuje? Nie, ale tak sobie myślę, że ja czasami mam jakieś takie bzdury do powiedzenia. I tak, wiesz, może przyjdzie taki moment, że ja mam, że tę bzdurę powiem i też będzie fajnie, nie? Ja mam tak dużo sucharów. Podsiadło przecież. Dużo mam sucharów. No przyjdzie taki moment. Jak ja się czuję bardzo swobodnie, to na scenie czuję się swobodnie, ale możliwe, że mam też takie przeświadczenie i że chciałabym jednak, żeby te piosenki najwięcej mówiły, nie? Mhm. Może to jest tak, że jak już piosenki będą mało mówić, to będę gadać. Ale wiesz, jak ty nawet powiesz, dasz jakieś wtrącenie pomiędzy utworami i powiesz nawet coś, co może być pozornie śmieszne, to ludzie się i tak reagują na zasadzie śmiecha. Dokładnie, jak jakikolwiek kontakt już jest fajnie. Tak, ludzie bardzo chcą tego. Ja zauważyłem, że to było coś... O czym na pewno warto, żebyś pomyślała o tym właśnie większym kontakcie, bo ludzie naprawdę chcą rezonować. To jak z tym tańcem. Było może na 10 osób, 5 osób tańczyło. Ja jestem przekonany, że te 10 osób może tańczyć. No po tak, prostu. Tak. No wiesz, to ja muszę po prostu gdzieś tam poczuć. Na pewno jak na przykład nam się coś tam wyłączyło przy falstercie, to powiedziałam, no to no tak, falstert, tak, co tak, zrobić. No tak, tak, tak. No tak, tak. Także no... Może też jest tak, że jestem mocno skupiona. Przecież taki moment, zobaczymy. Wiadomo, będę się obserwować. Łatwiej ocenić z innej perspektywy. Jesteś od tego. Co nie zmienia faktu, że proszę ja oceniać, tak jest. Że uważam, że to jest też super. Już jak wcześniej rozpoczęliśmy, to powiedziałem to, że czuć tutaj, że to już jest większa praca i cięższa okładka, ale jeszcze o samej okładce, bo... Tak, warto powiedzieć. Bo mam wrażenie, że właśnie to też jest kolejne nawiązanie do trochę subkultury hip-hopowej, do tego graffiti. Mhm. Bo widziałem też, że przy promocji płyty było malowane graffiti tak, w Warszawie. Tak, to był super pomysł też, chyba, który wypłynął z mojego wydawnictwa muzyki. Mhm. I zaproponował taki mural. Dowiedziałam się już jak to zostało namalowane w okolicach hali Koszyki właśnie. I tam sobie stoję. Jeśli chodzi o samą tą okładkę i tą część graficzną, to za nią odpowiada Krzysiek Ostrowski z Cool Kids of Dead. Mhm. On też dokończał tą, dzisiaj realizował tą okładkę pierwszą. Tutaj są wykorzystane zdjęcia z kolei Kamy Czudowskiej, z którejś z sesji i dalej to są już obrazki, które pociągnął, że tak powiem, ze swojej wyobraźni wyciągnął Krzysiek Ostrowski i tutaj wrzucił. Mhm. I to jest też koncepcyjnie, ten album też mi się przez to podoba, że właśnie myślicie obrazem, czy zarówno teledyskiem, czy zarówno okładką, że ta okładka bardzo wprowadza w klimat płyty. I to... Ja też się cieszę, jak zobaczyłam, tak. Naprawdę się cieszyłam, że to jest znowu ten taki rodzaj... Tamten tam był napisem również i tam był ten napis mój wydrapany, jakiś taki neurotyczny i taki trochę... Też tak, fajnie wydrapany. Tak. Tak, i też właściwie, i no dosłownie był wydrapany, bo ja taki napisik wydrapałam i robiłam zdjęcie później tego napisu w szkatułce, której dawałam Agacie Drafalskiej na dnie. I później zrobiliśmy to zdjęcie i ten temat został pociągnięty na tym. Natomiast tutaj jest też napis, ale właśnie fajnie, że kontynuacją jest to w postaci takiego obrazu, tego światła hip-hopowego. Nie? Tak, no i bardzo fajnie, że też ty się pojawiasz na okładce. Też się cieszę. Tutaj też ciebie nie było, a no tu jesteś. Jestem. Natomiast jak rozłoży ktoś moją pierwszą płytę, tak, to tam w środku jest, jest co pogadać. Jest, tak. I nawet nogi widać. Są nogi, tak. To moje ostatnie pytanie, Daria, o tytuł płyty, bo od tytuł płyty, bo mam wrażenie, że jest trochę przewrotny, bo zaczęliśmy o zmianach, a tytuł płyty to na południu bez zmian. Tak, jest przewrotny, tak jak zresztą na przykład tytuł mainstream. Nie idźmy w mainstream. No tak.
gdzie ja piszę głównie takie relacje, żebyśmy, jak już jesteśmy w relacji, żebyśmy się skupili, nie szli w ten taki mainstream przeszkadzaczy wszystkich. Natomiast tutaj na Południu bez zmian, bez zmian, jeśli chodzi o te moje rozkminy, no bez zmian, jeśli chodzi o te moje rozterki życiowe, relacyjne, obawy i jakieś takie wahania, a na Południu to po prostu skąd pochodzę. Tak. No tak. Czyli, ale jest to, ja powiem, że jest to zmiana, tak jak powiedziałem. Zmiany są, a mimo wszystko zmiany są. Tak. Zmiany są i bardzo się cieszę na te zmiany, bo dziś możemy porozmawiać szerzej o twojej twórczości. Ja ci gratuluję, wiem, że nie lubisz komplementów, ale uważam, że to naprawdę bardzo dobra robota. Bardzo dziękuję. I cieszę się i czekam na kolejne spotkania, a tymczasem koncerty, bo one tak już za chwilę, festiwale, tak. Twoja trasa dalej. Wiem, że pewnie jesienią będzie większa trasa. Tak, taka głównie związana z moim koncertem. To rzeczywiście jesień, teraz są festiwale, jest to Męskie Granie, Tauron, Great September, wiem, że też będzie. Great September będzie też w okolicach jesieni. No i jeszcze może kilka, o których jeszcze nie mogę mówić. Tak, i proszę, jak układacie line-up, to proszę Darię dawać dalej niż o 16, bo to jest w ogóle bez sensu. Dawać o 16 Darię ze Śląska. To już jest temat pewnie zamknięty, ale i tak trzymamy kciuki na zaś. Trzymamy kciuki. Jak ktoś by usłyszał, to proszę zmieniać. Daria, bardzo ci dziękuję. Dziękuję serdecznie za rozmowę, jak zwykle.